Gdańsk, miasto historii, miasto solidarności, miasto wolności, ale przede wszystkim miasto, które teraz będzie się kojarzyć nam wszystkim z futbolem. Tutaj bowiem w Gdańsku i w Sopocie będzie baza medialna, baza treningowa reprezentacji Polski. Piłkarze śpią w Sopocie, hotel jest niedostępny dla mediów. Za mną piękna, mdława, fantastyczna starówka gdańska. Przede wszystkim Gdańsk to miasto, które przechodziło z rąk do rąk. Przed wojną wolne miasto Gdańsk najpierw należało do Polski, później Niemiec i wreszcie powróciło do naszego kraju, a my mamy nadzieję, że zebro z pierwszego meczu w Sankt Petersburgu nasi piłkarze także powrócą w dobrych nastrojach. Łukasz Szyna, ciągną po oczach, włączajcie dzwoneczki, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że suby są dla nas niezwykle istotne, bo budujemy naszą społeczność. Chcemy, żeby była jak największa. Bardzo ważna informacja, nawiązaliśmy współpracę z najstarszym i najlepszym wciąż tygodnikiem piłkarskim w Polsce, Piłką Nożną, która będzie nasze materiały promowała. My także będziemy promować treści piłki nożnej. Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej Piłki Nożnej, także do konta twitterowego. Tam wiele ciekawych newsów związanych z Euro 2020. Łukasz Siona, bądźcie ze mną. Czułem mi się. Zabieramy Was do centrum prasowego naszej reprezentacji, do serca medialnego w Gdańsku. Na początku wita nas czterech amigos, czyli Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak, oczywiście znaczek reprezentacji Polski i Związku. Tak wygląda wejście do biura prasowego. Tutaj jest taka chyba ala mix zona, może ma być zarysowana. Wchodzimy do biura prasowego. Tak wygląda biuro prasowe. Proszę bardzo, przestronne, dobrze się pracuje. Ustawione są różnego rodzaju stoliki, przy którym można coś spożyć. Zabieramy Was teraz do sali konferencyjnej, gdzie przed chwilą Przemysław Frankowski opowiadał, że nie ma wielkiej presji. Nie uwierzyłem mu za bardzo, ale generalnie opowiadał, że zamknięcie kadry wcale na niego tak źle nie wpływa. Tak wygląda sala konferencyjna, gdzie pracują dziennikarze, próbują zadać ciekawe pytania. Nie zawsze się to udaje, ale generalnie tak to wygląda od środka. Na tym siedzonku siedzą rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski Polskiej Federacji i oczywiście piłkarz bądź trener, który przychodzi na daną konferencję prasową. Oczywiście mamy także stanowiska kamer i tak to w skrócie wygląda. Teraz właśnie Wam pokazujemy samo to centrum i serce strefy medialnej. Tak wygląda biuro prasowe reprezentacji Polski od środka. Kaszczona, w Lokcioną Poczach, witam serdecznie. Powiedz, kadra jest dość zamknięta tak naprawdę, to znaczy nie ma zbyt dużo aktywności medialnych poza oficjalnymi konferencjami. Czy osobiście na Ciebie to wpływa dobrze? Rzeczywiście te powiedziałbym, aktywności medialne są tak ograniczone, czy to tylko wzmaga presję tak naprawdę? Jak Ty do tego podchodzisz? Czy to pozwala się lepiej skoncentrować, czy wręcz odwrotnie, czuje się te presje coraz bardziej? A drugie pytanie, jakie Ty cele sobie stawiasz indywidualnie? Wiadomo, że piłka to sport zespołowy, ale jakie Ty indywidualnie sobie cele stawiasz podczas Mistrzostw Europy? Dziękuję. Czy ograniczone? Mamy codziennie konferencję prasową, że więc jesteśmy w ciągłym kontakcie. Czy presja? Myślę, że nie ma sensu się gdzieś teraz... Nie ma sensu czuć presji w tej chwili. Myślę, że czym bliżej meczu, tym ta presja będzie większa. Po prostu trzeba gdzieś myśleć pozytywnie i po prostu cieszyć się chwilą, że jesteśmy na Mistrzostwach Europy i po prostu możemy reprezentować nasz kraj. Zapomniałem drugie pytanie, jakie było? Moje cele? Moje cele. Chciałbym oczywiście jak najwięcej zagrać na turnieju. Tak naprawdę dla mnie liczy się drużyna i to, żebyśmy jak najdalej zaszli z drużyną, bo to jest, myślę, że najważniejsze. Raz. Tomasz Włodarczyk, meczyki.pl i Euroinsider z nami. Witam Cię serdecznie, Tomku. Cześć. Wybierasz się tak jak my do Petersburga, ale wcześniej mamy oficjalny, otwarty trening reprezentacji Polski. No powiedz, bo nie rozmawialiśmy po meczu z Islandią. Byłeś trochę zdołowany tym wszystkim, co zobaczyłeś w Poznaniu? Nie do końca zdołowany, to może nie jest dobre słowo, bo te mecze sparingowe przed dużymi turniejami różnie się układały i właściwie...
na przykład, nie wiem, przed mundialem w 2018 roku pokonaliśmy Litwę 4-0, jechaliśmy powiedzmy w super nastrojach, a wiadomo jak później się turniej ułożył, więc sam wynik nie ma znaczenia, być może faktycznie ta gra niepokoi i trzeba zwracać uwagę na to, czego nam brakuje. Myślę przede wszystkim szczelności w obronie, no bo już nawet biorąc pod uwagę eliminację do Mistrzostw Świata plus te mecze towarzyskie, no to jest 5 spotkań, 8 straconych bramek, dużo. Moim zdaniem za dużo, a wiadomo, że w turniejach przede wszystkim daleko się gra przez szczelną defensywę. Druga rzecz to są stałe fragmenty gry. No niestety po dośrodkowaniach, po rzutach rożnych, po rzutach wolnych tracimy sporo też tych goli, a również turnieje pokazały, chociażby mundial w Rosji, że to jest bardzo ważny element. Na przykład Anglicy zdobyli w ten sposób 9 z 12 goli, a przecież doszli do półfinału tego turnieju, więc moim zdaniem przede wszystkim obrona przed stałymi fragmentami gry musi zostać poprawiona. Zwrócił na to uwagę też Paulo Sousa, więc myślę, że od dzisiaj tutaj w Gdańsku będą już mocno pracowali nad tym, bo wiadomo, że schodzimy z obciążeń, będzie łapanie świeżości na poniedziałek, więc to jest bardziej teraz myślę już stricte taktyka, stałe fragmenty gry i właśnie detale, analiza taktyczna też wideo. Kogo ty w ogóle widzisz jako faworytu w turnieju? Tak ogólnie zapytam. No mnie się jawi Francja przede wszystkim jako taki faworyt. Mogą ustawić nie jeden, nie dwa, trzy składy. I kto jeszcze twoim zdaniem faworytem Euro 2020? Francja, Anglia, Belgia. Tak bym wymienił i to chyba też gdybyśmy pewnie, nie wiem, zestawili bukmacherów, kibiców w jakichś sondach, quizach i tak dalej, to myślę, że każdy gdzieś w piątce tę trójkę by sobie spokojnie znalazł. Więc moim zdaniem oczywiście Włosi to mogą być też taka drużyna, która może sprawić nawet nie sensację, ale po prostu zrobić dobry wynik. Oni faktycznie cały czas rośli i właściwie nie mieli żadnych wpadek, eliminacje przeszli jak burza, więc moim zdaniem oni też mogą do tej trójki dojść. Hiszpanie mają swoje problemy, dochodzi do tego jeszcze COVID i tak dalej, i tak dalej. To nie jest już takie złote pokolenie jak w latach, kiedy chociażby wygrywali Mistrzostwa Świata czy Europy, więc moim zdaniem Francja, Anglia, Włochy, Belgia to ta czwórka taka bardzo, bardzo żelazna. Bardzo trudne są warunki pracy dla dziennikarzy przy tych mistrzostwach. Możesz opowiedzieć chwilę naszym internautom. Rzeczywiście tak naprawdę niewiele nam wolno, a taki dziennikarz, który będzie w strefie medialnej na stadionie, nie za bardzo się różni czymś od kibica, bo wszystko jest online, więc tak naprawdę nie ma mix zony. Rzeczywiście niezwykle chyba trudne mistrzostwa do pracy dla nas, dla dziennikarzy. To prawda, porównałbym je trochę już do takich bardzo, bardzo zachodnich standardów, gdzie ten dostęp do piłkarzy też jest już jednak zminimalizowany i ciężko tam zrobić coś ekskluzywnego. Raczej to wszystko opiera się na konferencjach prasowych. Ja to widziałem chociażby w Anglii, jak studiowałem, no nie wiem, to było już dobrą dekadę temu, ale już wtedy było bardzo ciężko zrobić coś ekskluzywnego. To raczej opierało się właśnie na takich, nie wiem, chociażby w Arsenalu, tam czasami jeździłem na konferencje prasowe, no to dziennikarze stamtąd później czerpali nie wiem, materiału na 2-3 dni z wypowiedzi właśnie Arsena Wengera, więc moim zdaniem no, trzeba po prostu szyć z tego, co się ma. Te konferencje są codziennie, można sobie po prostu jakieś tematy pod te konferencje, czy później pod pytania, które można zadać piłkarzom, wymyślać. No, nie jest to idealna sytuacja, bo przypominam sobie Euro 2016, Francję, La Bolle. No i tamten kontakt był fantastyczny. To był jeszcze czas, kiedy byłem w przeglądzie sportowym. Był z nami Sebastian Mila. No, nie wiem, spotykaliśmy się czy to z Robertem Lewandowskim, Łukaszem Piszczkiem, Kamilem Glikiem, z Adamem Nawałką. Przed każdym meczem sobie spokojnie piliśmy nad basenem kawę. No, sytuacja nie do porównania 5 lat później. A z nami legendarny fotoreporter Piotr Kucza, Fotopyk. Witam serdecznie, Piotrek. Które to twoje mistrzostwa? Europy?
8, 12, 16, to czwarte. Czwarte, a Mistrzostwa Świata jeszcze na ilu byłeś? Na dwóch turniejach, w Niemczech i w Rosji. Powiedz, jak wrażenia twoje przed robotą przede wszystkim, czy to będą trudne mistrzostwa do pracy, czy no, też chociażby ze względu na COVID i zwiększone restrykcje, jak ty to widzisz? To będą bardzo trudne, bo logistyka jest przerażająca. Żeby być na meczach, jechać do Petersburga, wracać, później do Sewilli i do Petersburga znowu, a później czekać co dalej, czy lecimy do Glasgow, czy do Kopenhagi, czy do Sewilli, czy do Budapesztu. To jest te wszystkie loty, które kupowałem sobie 2-3 miesiące temu, to wszystkie, połowę mi poodwoływano, więc musiałem kupować kolejne. No i w międzyczasie przygotowywać się tutaj na zgrupowaniach. Byłem w Opalenicy, całe zgrupowanie, teraz dzisiaj przyjechałem tutaj do Trójmiasta, no a w sobotę już lecę do Petersburga. To podobnie jak my, tylko że my już jutro ruszamy samochodem. Piotrek, co jest najważniejsze w pracy fotoreportera sportowego? Bo wielu internautów może to ciekawić. Twoje zdjęcia pojawiają się w różnych mediach polskich. Na co przede wszystkim starasz się zwrócić uwagę? Na czym polega kunszt tej roboty fotoreporterskiej? No, najważniejsze to, żeby zrobić takie zdjęcie, które oddaje nie wiem, atmosferę czy relację z meczu. To nie ma być 20 zdjęć, które mówią, tylko najlepiej, żeby to jedno zdjęcie podkreślało, mówiło o tym meczu. Czyli to, co się wydarzy najważniejszego, żeby to zdołać uchwycić, a jak się nie uda, bo bramka pada w tam setnej sekundzie, to nadrobić radością czy nawet radością po meczu, czy smutkiem, no bo to są różne emocje. Jest radość, jest smutek. Czasami są mecze, że nie da się tego zrobić, no i można zasnąć, no ale to na Euro są emocje, są kibice, wrócili kibice, więc to jest zupełnie inna bajka. No, wracamy do tego, co było. Ja już byłem na tym stadionie na finale Ligi Europy i jak chodziłem przed meczem po mieście, to się czuło. To, kiedy się widziało kibiców w knajpach, śpiewających, pijących piwo, no to było fajne. Coś pięknego. Czy z których zdjęć jesteś szczególnie dumny przy reprezentacji, o których byś mógł opowiedzieć naszym internautom? Nie. Ciężko mi wyróżnić. Nie mam jednego takiego w ogóle. Czy z reprezentacji, czy... No mam nadzieję, że... Za Legią czysto jedziesz, tak, nie? Tak. Czy z Legii, czy z polskiej ekstraklasy. No, tak jak to mówią, to najlepsze jest przede mną. No, zobaczymy. No, nie nastawiam się nigdy, że zrobię jakieś zdjęcie na Grand Press Photo czy World Press Photo. Staram się robić swoją pracę rzetelnie i uważam się za bardzo dobrego rzemieślnika, a nie za artystę, więc no, grunt, żeby po każdym meczu był materiał taki, z którego media będą mogły korzystać. No właśnie. A na koniec, jak widzisz, w ogóle piłkarsko ten występ, masz szansę się teraz wyżyć jako kibic, jako... No, to jest wielka niewiadoma. No. Wszyscy, zmienił się selekcjoner, mentalnie zupełnie inny gość, natchnął. No, mam nadzieję, że natchnął piłkarzy. Dzisiaj się śmiałem, bo Souza przenosił bramkę. To nie do pomyślenia, żeby wcześniejsi, czy Nawałka, czy Brzęczek przenosili bramkę na treningu. No zobaczymy, no, te dwa mecze sparingowe coś tam pokazały. Trochę jest niedosytu, trochę znaków zapytania, są kontuzje. Najważniejsze to będzie ten pierwszy mecz ze Słowacją. No. Bo jeśli tu nam pójdzie dobrze, no to będzie okej, a jeśli nie, no to ciężko, to no bo Hiszpania jest poza zasięgiem, a później Szwecja, no najważniejszy mecz ze Słowacją, no tylko no, zobaczymy, no. Piotr Kucza, specjalnie dla Cieną Poczach. Dzięki Piotrek, powodzenia. Zapachniało trochę Brazylią w Gdańsku, otwarty trening był bardzo dobry, co tylko pokazuje i reakcję kibiców, reakcję piłkarzy, że takich przedsięwzięć potrzebnych jest więcej, bo tak naprawdę to przybliża kadrę do kibiców, przybliża kadrę do nas i coraz bardziej ją kochamy. Wierzymy wciąż w zwycięstwo ze Słowacją, bo serce jest zawsze biało-czerwone, chociaż jakieś tam wątpliwości się pojawiają, ale mam nadzieję, że Paulo Sousa nie okaże się picerem, ale jednak cudotwórcą. Subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie z
nami, włączajcie dzwoneczki, bądźcie z kanałem Cioną po oczach i z tygodnikiem Piłka Nożna, tam różnego rodzaju newsy związane z Euro 2020. Będzie z nami Jaromir Kruk przez całe mistrzostwa, czyli ekspert mobilny właśnie tygodnika Piłka Nożna od wielu, wielu lat i będzie się pojawiał w naszych materiałach także z Sankt Petersburga. Salut, do zobaczenia.